Dzień dobry, Michał Jelonek, Telewizja Republika. Dwie kwestie, może najpierw do pana ministra Siekierskiego. Panie ministrze, pan w tym budynku mówił, że nie chce być pan ministrem rolnictwa, a ministrem rolników. Zatem pytanie, dlaczego pan nie przekonał Donalda Tuska, by ten spotkał się z rolnikami, którzy protestowali w Sejmie? My jesteśmy otwarci, rozmawiamy ze wszystkimi grupami. Byliśmy na wszystkich miejscach protestów. Prawie na wszystkich. To panie ministrze, to pan mówi o tym, że spotykacie się z różnymi grupami, to najwyraźniej panie ministrze nie zna pan wypowiedzi pana ministra Kołodziejczaka, to może pana ministra Kołodziejczaka w takim razie zapytam. Panie ministrze, pan mówił o tym, że to była chucpa polityczna, tymczasem z tymi samymi ludźmi, dokładnie z tymi samymi ludźmi pan protestował w Koszutach. Co się zmieniło, że wtedy to nie była chucpa polityczna, kiedy pan jest w resorcie ministerstwa, to jest już to chucpa polityczna? Czy to nie jest hipokryzja, panie ministrze? Pamiętam, jak poprzednio od pana albo ktoś z waszej redakcji zadawał mi pytanie, ja też bym prosił na przyszłość trochę lepiej się przygotować. Z Koszut, ten człowiek, o którym pan mówi, z naszego protestu został usunięty, bo tam właśnie zaczęło dochodzić do pewnych przekroczeń już też protestów. Tam przemawialiście, ja panu przypomnę, nie widziałem na tym nagraniu, żeby był usuwany. Zanim został usunięty, ja też bym pana prosił, bo rozumiem, że pan chce reprezentować poziom, pański ubiór tak wskazuje, że pan chce być poważnie traktowany, a zachowanie, kiedy pan przerywa, jest dość słabe. Dziękuję bardzo.